Galerianki, film Katarzyny Rosłaniec, pojawił się w kinach w 2009 roku i od razu wywołał spore kontrowersje. Grające w nim młode aktorki Anna Kaczmarczyk, Dominika Gwit i Dagmara Krasowska z dnia na dzień stały się popularne. Jednak filmowa Milena nie pojawia się od pewnego czasu w filmach. Jak dziś wygląda Dagmara Krasowska? Zobacz wideo Największe metamorfozy gwiazd. Niektóre celebrytki zmieniły się nie do poznania. Dagmara Krasowska, która grała Milenę w Galeriankach, bardzo się zmieniła. Dagmarze Krasowskiej wróżono wielką karierę po występie w Galeriankach. 19-letnia wówczas aktorka zachwyciła widzów i krytyków, wcielając się w wulgarną nastolatkę Milenę. W 2010 roku pojawiła się w kolejnym filmie Katarzyny Rosłaniec Baby Blues, który również traktował o poważnym problemie społecznym, jakim jest rodzicielstwo nieletnich. Później próbowała swoich sił w kilku serialach, m.in. w Ojcu Mateuszu, Krew z krwi czy Służbach specjalnych. Postanowiła jednak nie kontynuować kariery aktorskiej. Po premierze zebrałam wiele gratulacji, pozytywnych recenzji i wróżono mi wielką karierę. Niestety, na tych wróżbach się skończyło. Pomimo tego, że nie wypłynęłam na szczyt, ogromnie cieszę się z każdej roli i produkcji, której dane jest mi zagrać, wyznała w jednym z wywiadów. Dagmara Krasowska nadal związana jest z filmem. Pracuje jako kierownik planu filmowego. Po 12 latach od premiery Galerianek nie przypomina zuchwałej nastolatki z filmu. Na jej instagramowym koncie widać, że dużo podróżuje po Polsce i świecie. Jej ulubieńcem jest znaleziona suczka o imieniu Leule, która chętnie towarzyszy Dagmarze Krasowskiej na wielu fotografiach. Sprawdźcie, jak bardzo zmieniła się Dagmara Krasowska i zajrzyjcie do naszej galerii.